Siemano, tutaj Akmon. W tym odcinku podzielę się z Wami komendami, które używam do pisania makr. Zacznę od omówienia funkcji targetu. Wszystkie poprzedzamy znakiem małpa. Możemy również pisać target equals coś, na przykład target by to było, lecz możemy po prostu zrobić małpa, jest znacznie szybciej. A więc małpa target dla targetu, focus dla naszego focusu, assist do asysty naszego targetu, małpa player dla naszego gracza, dla naszej postaci, party 1 do party 5 dla naszego party, arena 1 dla arena 5 dla naszych przeciwników na arenie, pet bądź też player pet dla naszego peta, party pet 1 dla pierwszego peta w naszym party, czyli będzie to pet pierwszego gracza w naszym party, arena pet 1 dla pierwszego peta przeciwnika na arenie, mouse over dla targetu, który jest pod naszą myszką aktualnie. Możemy również wpisać po prostu nazwę gracza. Dla mnie byłoby to Akmon. Na Worlds of Draenor makra, jakie używam do targetowania. Jest to target małpa arena pet 1. Targetuje to pierwszego peta na arenie. Oraz na wcześniejszych dodatkach używałem slash tar, bądź też target. Tar jest to skrót od target. Będzie to na przykład małpa arena 1 na stargetowanie, bądź też może być slash focus na fokusowanie arena 1 i tak dalej. Używam również makra slash focus małpa mouse over. Fokusuje to nasz target pod myszką. Napiszmy więc przykładowe makro do castu na nasz focus. Będzie to slash cast. Pamiętamy o kwadratowym nawiasie przy funkcjach targetowania oraz wszelkich innych funkcjach makr. Będzie to focus oraz nazwa spela. Niech to będzie star surge. Kliknijmy makro. Jest out of range. Teraz jak widać poleciał w nasz fokus. Fokus automatycznie się anulował po tym jak umarł. Mamy więcej opcji oraz różne modyfikacje do tego. Na przykład jeżeli damy po przecinku, oddzielamy każdą taką modyfikację przecinkiem. No dead wpiszmy. Będzie to wykonywać nasze makro w tej funkcji, dopóki target będzie żywy. Jeżeli nie, zróbmy średnik i niech wykastuje nam nasz target. Stargetuje naszego martwego Boara, żeby pokazać, że tak też działa. Sfokusuje i wtedy w żywego leci. Kolejną funkcją po No Dead jest Exists. Wykonuje to tak długo, jak nasz na przykład fokus istnieje. Jeżeli on nie istnieje, wtedy przechodzi do kolejnej funkcji naszego makro. W tym przypadku wykonało to Star Surge na nasz target. W przypadku, jeżeli wszystkie te funkcje mają się odnosić do jednego spela, możemy to skrócić po prostu dając wiele nawiasów kwadratowych z oddzielnymi funkcjami i z nazwą danego spela jedynie po wszystkich funkcjach, które nas interesują. Sfokusujmy. Mamy tutaj target. Najpierw pójdzie na fokus, zabiło fokus, poszło na target, target też umarł, teraz poszło na nas mouse over. Teraz pokażę makro zarówno na target niefriendly, jak i friendly. Będzie to target harm exist, star surge, średnik, na drugie niech będzie nasz player, niech to będzie healing, healing touch, po tym jak już zabijemy ten target. Zabiliśmy Raptora, teraz kastuje w nas Healing Touch. Ten sam przycisk 2. Teraz przykładowe makro ze Stop Casting oraz z Use. Niech to makro będzie przerywało nam casting, jeżeli coś kastujemy, jeżeli jesteśmy w stanie, to użyje naszego medalionu. Szybki sposób na wpisanie nazwy
trinketu bądź też itemu. Jest to przytrzymanie shifta oraz jego kliknięcie, wklei nam to jego nazwę do makra. Później jest cast solar beam, czyli mój interrupt. I na końcu cast wrat, aby od razu kontynuować DPS. Zatem castuję Starfire, jednak chcę go interruptować. Kliknąłem, użyłem trinketu z interrupta oraz wykastowało wrat. Omówię modifiery. Jest to mod, dwukropek, wpisujemy tutaj control. Jeżeli chcemy to też mieć zarówno pod kontrolem, jak i altem, wpisujemy slash, alt. Niech to będzie wrat. Dodatkowo niech to będzie na target, więc przecinek małpa target. To będzie wrat. Jeżeli będzie to modifier shift, niech to będzie na playera healing touch. Zapomniałem o średniku, o wrat, więc makro nie działało. Teraz trzymam control, kastuję wrata, nie trzymam. Trzymam shift, kastuję healing touch w gracza. Z altem również kastuję wrat. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia pozostałych części poradnika oraz subskrybowania po więcej kontentu z World of Warcraft.